Monika, opowiadaj, co to się stało. Weszłaś na scenę i bardzo kogoś nie lubisz. No nie lubię właśnie Moniki, bardzo nie darzę ją sympatią przez to, że jest sztuczną i niewartościową osobą. No ale to tylko taki hejt, bo po prostu jej nie lubisz i koniec? Czy coś za tym idzie? Czy byś ją wyzwała na pojedynek następny na przykład? Jak najbardziej jestem za. Mogę z nią wyjść na ring, ale czy ona się na to zdecyduje? Wątpię. Mogłabym spróbować tak naprawdę wytrzymałość tych swoich wszystkich sztucznych substancji, które ma w ciele, no i tych ciał obcych. Czy wytrzymają to wszystko? A to jest ciało obce, tak? No, to jest ciało obce, które ma w sobie. Okej, okay. A jeszcze jakieś zauważyłaś? Ciała obce? No nie, no jest po prostu, tak naprawdę chciałabym jej zadać pytanie, jak ona musi być brzydka z natury, że musiała tyle w sobie zmienić. Ostro. I zdjęcia, które stawia, a to, co jest w rzeczywistości, no to jest tragedia. I dlatego nie darzę sympatii tej osoby. Okej. Okay. No ale to chcesz ją wyzwać na pojedynek, czy jak? Jak najbardziej. Wyzywam cię. Pasztecie. Wow. No dobra, a powiedz mi, a co ty trenujesz? Jak to jest? Powiedz w kilku słowach do naszych widzów, kto ty jesteś tak naprawdę? Monika. W klubie zwią mnie Waldemar Kasta. No, od dzieciaka mam do czynienia ze sportem. Tak naprawdę 8 lat trenowałam judo w Olimpii. Teraz od kilku miesięcy trenuję u Marcina Konika boks. I tak naprawdę chcę tutaj spróbować połączyć te dwie umiejętności w MMA. Czyli jest jednak jakiś plan na to, żeby zaistnieć, żeby pokazać się w MMA? Jest plan, ale nie mówiłam, że tutaj akurat to tutaj bym chciała wystąpić. Chcę spróbować zawodowo. Okej, okay, no ale tutaj jakbyś tutaj wystąpiła, no to automatycznie duży fame, tak? No tak. No nie da się tego ukryć. No właśnie. No dobra, a jak myślisz, co się stanie za dwa tygodnie w walce Godlewskiej z Eweloną? No Ewelona, no, że tak powiem, wydusi z niej cały ten kwas hialuronowy, który ma w sobie. Będzie mata pływać w kwasie. Okay. Ewelona, kibicuje ci. A, to jesteś jednak fanką Ewelony. Tak, tak. No, lubię Ewelonę. Nie da się tego ukryć. Mimo, że no, nie znam jej osobiście, ale darzę ją sympatią. Więc trzymam kciuki za Ewelonę. Trzymam kciuki za Ewelonę. Tak. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Również.